Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy poszukiwali gwiazd zakończonej pierwszej rundy fazy grupowej Euro 2016 France w saszetkach Panini. No, gwiazdy. No, dla kogoś może gwiazdą być ten zawodnik czy tamten, ale według portalu Goal.com najlepszą jedenastką jest McGovern, Irlandia Północna. To bramkarz. Na obronie Hector, Niemcy, Pazdan, chociaż tu niektóre portale dają Boatenga, Bonucci, Włochy i Srna, Chorwacja. Szukamy. W pomocy dają Iniestę, Szakę ze Szwajcarii, no nasz rywal. No i co mamy? Rumunia, niestety, out na bok. Słowenia, Skrtel. No, Słowacja. Może. Powalczą. Vardy był w jednym meczu bohaterem. Z Walią strzelił gola. I w pomocy potem jeszcze jest Hamsik ze Słowacji. A w ataku Bale, Morata i Paje. No to są wszyscy zawodnicy, którzy strzelili minimum dwie bramki. Toni Kroos. No Niemcy jakoś nie błysnęli, ale przeszli grupę bez straty gola. Januzowicz. Niestety Austria odpadła. Północna Irlandia będzie grała, zmierzą się w kolejnym meczu z Walijczykami. Tak. Pary to będą już w sobotę. Szwajcaria, Polska. Pierwszy mecz. Drugi Chorwacja, Portugalia to o 21:00, a o 18:00 Walia, Irlandia. Szukamy dalej bohaterów. Jeszcze z tej jedenastki nie znaleźliśmy nikogo. I kogo tu mamy? Hubokan. Turcy, jak wiemy, odpadli. Nie weszli z trzeciego miejsca, niestety, ale mieli bramki minusowe. Kto zdobył 3 punkty, a miał bramki? I proszę, mamy Lukę Modricza. Niestety kontuzja w drugim meczu i nie wiadomo, czy wystąpi naprzeciwko Portugalii. Ale może. Karta fajna, czyli może jeszcze zostać gwiazdą. Kukeli, Albania odpadli. Marquisio, Włochy. To już po dwóch meczach mieli pierwsze miejsce w grupie. La Fata, Czechy też odpadli. Czesi. Co tutaj ciekawego? No, rozegrano 36 meczy w grupach. Średnia ponad dwie bramki, ale to nie jest duża średnia. Bardzo drużyny tak zachowawcze grają. Velozo, Portugalia. Portugalia jest wielką niewiadomą. Co zagra z Chorwacją, nie wiadomo. Walia za to zachwyca grą. Naprawdę super grają. Wow. Piłka. Gdzieś tam czytałem, że od tych meczy zmieniają piłkę. Mają inną piłką grać, jakaś tam nazwa, nie wiem. Trzeba by poszukać, zobaczymy. I co tutaj mamy? No, trzy drużyny na karcie. Dwie już są w domach. Tylko Walia została. Patrick Evra. Francja też nie zachwyca, ale grają dalej. O, jest. Mamy pierwszy Hector. Pierwszy zawodnik z jedenastki. Co 47 minut wpadała bramka. Jakoś tak to wychodzi. Ponad 3 kartki na mecz. Tak policzyli. I co tu mamy? Albania. Niestety do domu. Szwajcaria. No, to nasz rywal, jak tutaj leży. Portugalia, jak mówiłem, nie wiadomo. João Moutinho.
Sterling, no coś tam gra. Ozil, jeszcze nie zabłysnął. Wow, tu jakaś karta pod Dziergana. Paul Pogba, kolejny zawodnik, który zawodzi gospodarzy. Są na razie zawiedzeni. W fazie grupowej mecze były różne. No, najciekawszy to był meczik, jaki, no, wiadomo, Węgry, Portugalia, bramek. O, jest nasz przyszły bohater z soboty. I znowu Walia. Irlandia Północna, no to niespodzianka. Z Ukrainą wygrać Toni Kroos. To już był ten zawodnik. Gunnarsson, Islandia, świetna drużynka, świetnie grają, niespodzianka, Czesi to do domu. Gunnarsson, no, Islandia, z wielka niewiadoma, grają z Anglią. Anglicy dumni z swoich umiejętności mogą się przewieźć na Islandii. Co tam dalej mamy? Marzę, najlepsi strzelcy. Po pierwszej rundzie. Trzy mecze, trzy bramki ma Morata i Gareth Bale. Ukraina do domu, Czechy do domu, Chorwat. Srna jest w jedenastce według portalu. Rumunia, no to akurat ci panowie już prawie od tygodnia są na wakacjach. Znowu Irlandia i Elizeum. No, zobaczymy, których zawodników najwięcej tu się wytrafia. Najlepiej asystującym zawodnikiem jest Aaron Ramsey z Walijczyk. A najczęściej faulowanym, kto może wiecie? No, na pewno go wszyscy Polacy znają, bo to jest Grzegorz Krychowiak. Hiszpania, no, dała plamę w ostatnim meczu. Zlekceważyli Chorwatów i dostali baniaka. De Gea zawalił, narzekali na Casillasa, też puścił szmatę. Dlatego wpadli do połówki mocnej. Do mocnej połówki. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Anglia. Tak. Te drużyny grają po jednej stronie. Jedna z tych drużyn tylko będzie w finale. Dżagoje, Rosjanie też do domu, Szwajcarzy, nasi rywale, Francja, słabo, Chiellini, spoko, grał spokojnie mecze, dobre występy. A co ciekawe, w drugiej połówce jest Szwajcaria, Polska, Chorwacja, Portugalia, Węgry, Belgia, Walia. Jedna z tych drużyn będzie w finale. Ej, chyba się hierarchia w piłce europejskiej odwróci do góry nogami. Jedna z tych drużyn będzie w finale. Niepowtarzalna szansa. Irlandia. Kolejny Szwajcar. No, na razie Szwajcarzy wygrywają 3 do 1 z Polakami. Ale na pomoc wchodzi Robert Lewandowski. No to chyba dobry omen. Wreszcie coś ukłuje. Węgrzy też pokazali ciekawy futbol. Znowu Szwajcar, Liechtensteiner, no nie no. Tych Szwajcarów to coś za dużo. Już cztery karteczki. Austria do domu. Co tam jeszcze z takich ciekawszych rzeczy można powiedzieć? Najwięcej bramek drużyna to Walia i Węgry po 6. Najczęściej faulowane, czyli Polska 49 razy. A Krychowiak tam, nie powiedziałem wam ile, chyba 11 czy ile, tak, 11 razy Krychowiak był faulowany. I jedziemy dalej. Irlandia też w ostatnich minutach wydarli awans. Rotan do domu. Niemcy, legenda. No, mam nadzieję, że to jest jedna z ostatnich legend Niemców na Euro, że tym razem ktoś inny wygra.
Stepanenko. Priskin, Węgier. Kovačić. Nie grał za dużo. Wpuszczał go tak sporadycznie. Jedziemy dalej. Najwięcej strzałów jako zawodnik oddał oczywiście. To było do przewidzenia. Cristiano Ronaldo 23 i Bale 17. Drużynowo najwięcej strzelali Portugalczycy 55 strzałów i Niemcy 49. Czyli te Niemcy to takie nie wiadomo. Pele strzelił brameczkę, też można go uznać do lepszych zawodników fazy grupowej. I tutaj mamy najlepsi strzelcy, tak jest. Znowu kolejna przepowiednia. Lewy, przypomnij sobie, jak się strzela gole. Belgowie, no, mają łatwiejszego przeciwnika troszkę, mogą zajść dalej. Byli faworytami przed mistrzostwami, wpadli do połówki łatwiejszej. Może się dziać. Szurle wchodzi w końcówkach i Korluka, Chorwacja. Trzeba kończyć. Mam propozycję. Wybierzmy i my, jako youtuberzy, najlepszą jedenastkę rundy fazy grupowej. Nie wiem. Pod filmikiem do niedzieli wpisujmy jedenastki. Przyjmijmy 4, 4-2 albo 4-3-3. Jak kto jaką jedenastkę wybierze. Policzymy, zobaczymy. Zobaczymy, jaka nam wyszła. Proszę, Kamil Glik. Doganiamy Szwajcarów. Mamy puchar. Oto będziemy to grają. Jest szansa, panowie. Jest szansa tym razem ugryźć. Kolejna legenda. Francja. Ukraina. Dodonku. Guzmiks i Elek. Dobra, ostatnią saszetkę otworzymy i kończymy szukanie bohaterów. No, za wielu mnie znaleźli, ale zobaczymy. Także piszcie pod filmikiem swoje jedenastki najlepsze, jakie byście widzieli. Napiszemy, to będzie nasza jedenastka. Porównamy potem z innymi. Pepe, Defensive Rock, proszę bardzo. Ibrahimowicz już odpadł. Patrzcie się tu. Znowu Lewandowski. Czyżby Lewandowski z Millerem strzelili po dwie bramki? Może, może. A nie strzelą. Szwecja do domu. Proszę, kolejny Polak, Piszczek. No i Griezmann. Dobra, to zapraszam do wytypowania jedenastki najlepszej rundy po fazie grupowej. Jak widać, chyba nie będzie źle. Karty nam pokazały, że jednak Polska będzie mocna. Zapraszam do kolejnych filmików już niebawem. Cześć.